Sponsorem dzisiejszego odcinka jest sklep miWorld.pl, oferujący odzież, buty wojskowe, wyposażenie taktyczne, kempingowe oraz sprzęt optyczny i survivalowy. Profesjonalne odgrodzenie. Schron zabezpieczony. Tak? Dobra, rozumiem. Dzwonił prezydent, mówi, że czas na urbex. Witam Was na kolejnej wyprawie ze mną Jan z ciemnej strony Poznania oraz Dominik. W tej chwili jesteśmy w miejscu, które nie było dostępne przez lata dla zwiedzających i to wszystko przez wodę, która sięgała tutaj około 70 cm. No, na wysokości stołu dokładnie. Tak, dokładnie. Widzę linię na ścianie, pokrywa się to z wysokością stołu. Tak czy inaczej, moi drodzy, jesteśmy w schronie. Coraz więcej osób tutaj chodzi. To miejsce nie jest już żadną tajemnicą. W tej chwili na Facebooku po prostu roi się od zdjęć tych miejsc oraz no, sami mijaliśmy przed chwilą pewną grupę eksploratorów, więc co? Zapraszamy Was do zwiedzania tego schronów. Zaczynajmy. Ja patrzę na to i wydaje się, że tutaj jest woda. Ale jestem coraz bliżej i... Złudzenie. No dobra. W którą stronę? Tu wydaje się być koniec zaraz. Ja tutaj był magazyn, w tym momencie nic nie ma, tylko śmieci. Ciekawe, co to za proszek. Z czarno pyla, wziąłem ten sposób. Nie wiem, co z nim zrobić. No właśnie tak to troszkę wygląda. Tutaj. Ale smród, jakby coś tu zdechło. Dobra, tutaj troszkę wody jest. Jakieś śmieci, szczerze mówiąc. Nielizna. Ubrania wydawane są tylko na polecenie dyspozytora, czyli magazyn odzieży. Tak podejrzewam. Stary telefonik. Wyda dźwięk? A jak? Spokojnie, będziesz miał więcej do zabawy telefonu. Trzeba niby bezprzewodowy, jakieś kartony, dokumenty. Procesy technologiczne różne. I wszystko pokryte zarąbistą grzybnią. Ogólnie wilgoci nie brakuje. Tutaj miałeś magazyn odzieży. I jak z drugiej strony zobaczysz, że te rzeczy były nieużywane, bo masz jeszcze na nich metki. Okej. Okay. No teraz bym ich nie założył. Na pewno. Stuwa? No cóż. A tutaj mam jakieś gabloty. Zakład informatyczny, technologiczno-ekonomiczny. A w gablotach nie ma dokumentów. No to jest grzyb. No i oczywiście są hełmy metalowe. Wiesz, plastik fantastik. A te swój wiek mają. Dobra. Decybele. Co znajdziemy tu? Piwko, jakieś śmieci. Dalsze części. Widzę coraz więcej wody nas czeka. A te mamy jakieś drzwi. Do łazienki. Tylko z tej strony będzie łatwiej. Tak? Ok, zaczniemy od tej łazienki. Wilgoć wszędzie wybrzuszyła wszystko i to nieźle. Kurde. Och. Tak to wygląda. Cześć, tu PRL. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski w poniedziałek od godziny 14 do 16. Jak miło z jego strony. Powiedziałbym, że co to ma być, panie dyrektorze? Wody tyle na ziemi. No, widzę światła chemiczne, ty. One jeszcze świecą. No, to są już dzisiaj. Ktoś tu był przed nami chwilkę. Z tego co wiem, ludzie już się omawiają na Facebooku na zwiedzanie tych schronów. Trzymać się nie dziwię. Obiekt jest tak ogromny, nie da rady utrzymać tego w tajemnicy. Ach. Kurczaki. Okej.
Widzicie, do czego prowadzi wilgoć. Dotkniesz i odpada. Zapewne było wyjście awaryjne czy coś takiego. Nie, wentylacja. Może jakieś filtry się tutaj znajdowały. Tutaj nie miałeś przypadkiem może agregatu? A to może właśnie było ujście spalin? Jest to możliwe, możliwe. Ale powiem ci, te obramowanie jakieś za małe na agregat, chyba że byłby niewielki. No sam syklon też nie jest wielki, więc może akurat nie wystarczy. Czyli inaczej, kolejne pomieszczenia, centrum telefoniczne. To mówisz, to po raz pierwszy od ilu lat jest dostępna ta część? On był bardzo, bardzo długo zalany. Dlatego bardzo mało osób tutaj się zjawiało. I w związku z tym, że woda zeszła, ludzie się bardzo zaczęli sadzić. Miałeś tutaj mniej więcej do wysokości. Tak. Około 70 cm. I to zajęło naprawdę sporo lat, zanim ta woda zeszła. Jeszcze pamiętam, 2 lata temu tutaj byłem, to wody było powyżej kostek. O, to jest jak spojsko. No, to wygląda trochę jak takie, taka stołówka odrobina. Ale grzyb. Masakra. Dawno nie widziałem takiego rozwiniętego. To co? Pod tą eksplorację. Ty, ale czapeczka fajna. No typowo, macie. Czekaj. Wódka premium. Jeszcze? Zawartością? Tak, ty, ale słuchaj, do kiedy ona ważna? Dobra, bo polskie. Kurczę, ciężko stwierdzić. Nie widzę żadnej daty. Tyle rzeczy się zachowało. Zobacz, że stoliki mają takie jakby na gazety miejsca. No, albo teczki. Właśnie na teczki, jakby szkole. I proszę bardzo. Telefoniki. Czyli zadzwoń do rodziny. Jest nawet jakiś notes. Ale... Ty, to nie jest notes, to jest sen o wszystko o... Kurczę, co to jest? Niemowlęta śpią prawie cały dzień. Młodzież w wieku szkolnym około 10 godzin. Jakieś... Chyba tam jakąś wiedzę o śnie. Działa. Mechanizm przynajmniej, bo reszta już nie. Jest lampka, kabelki są, jest nawet... gniazdko, żeby smartfona podładować. Gdyż potrzebował. Ale klaustrofobicznie. Oczywiście to była taka strefa prywatności. Dzwoniłeś do żony i pytałeś, kochanie, co na obiad. I żaden z kumpli nie wiedział, co masz na obiad. A może pytałeś o inne rzeczy. I te talerze. Ile razy te talerze widziałem już? Lubiana, made in Poland. Lubiana. Albo Lubiana. I tutaj mamy... Ty, to jeszcze jest po rosyjsku. Ale w takim stanie... Kurde. Jak to odeszło. To ja się boję tego dotykać. Ale tu są jakieś zbiorniki. Widzę 4. Naprawdę, boję się tego dotykać, bo to może się rozpaść w dłoniach. Czy inaczej, zobaczcie, system, jak to się nazywało? Nagłośnienia, głośniki? Tak, tak, tylko czekaj, jak to się nazywało? Nie interkom, tylko węzeł, tak? Chodźcie, wyleciało mi z głowy. Książka szkolenia BHP, pan Marian, 79 rok. Ostatni w 91 roku. Co mamy dalej? Pan Roman. ITD, ITP. Trochę tutaj dokumencików jest. Dyplom mistrza. O, ho, ho. Pan urodzony 11 marca. Ty, za parę dni ma urodziny. Dokładniej mówiąc, ma 79 urodziny zaraz.
Jak pan ma na imię, no to wszystkiego najlepszego, panie Jerzy. Wszystkiego najlepszego. Ty, a co to za zdjęcie? Zobacz, to nie jest rysy? Ja chodzę po górach, ale nie wiem, tam nie byłem od dawna. Ale założę się, że to jest ekipa ludzi, którzy tutaj pracowali. Morskie oko? Tak, tak to wygląda, morskie oko. Szukam tutaj pana Jerzego na zdjęciu, może go zobaczę. Nie ten? Aha, tak, to jest pan Jerzy. Trochę inaczej uczesany, ale stawiam, że to jest on. Kurczę, ciekawe, te zdjęcia mają lat. Tutaj jest, zobacz, w zawodzie od 17 listopada 73 roku. Czy się różni? Powiedziałbym, tutaj wygląda młodziej, szczerze mówiąc, niż na tym zdjęciu. Ale może to tylko tak się wydaje. No tak czy inaczej, bardzo, bardzo stare zdjęcia. A tutaj jest coś. Ty, ja nie wierzę, to jest jeszcze płynne. To jest mianowicie klej do papieru. Kiedyś tak to wyglądało, w takim sztyfcie. I pieczątka. No już raczej nie odczytamy. I chyba najstarszy telefon w całym zestawieniu, jaki tutaj widzieliśmy. Naprawdę bardzo stary. A tu widzę jeszcze jedną ciekawą rzecz. Grzejnik. Stary. Bardzo stary. Widocznie ta pani, która tutaj pracowała w tym pseudobiurze podawczym, musiała się wygrzewać wszystko. No nie dziwię się, szczerze mówiąc, tutaj wygląda to jakby naprawdę... kaloryferów nigdzie nie widać. Nie wiem, czy one nie zostały zdemontowane czy coś, ale zimno tutaj musiało być. Zresztą czuć to w tej chwili. Okej. Okay. Pewnie główna sala dowodzenia. Widziałem ten stół na zdjęciach, to on był cały. Kurde, co się tutaj porobiło. One nie są już w najlepszym stanie. Krzesła też zresztą widzę połamane. One były zalane przez to kilka. Tak. Zgadza się, no ale ktoś po prostu przyszedł i nie wiem, czy coś tutaj położył, usiadł na tym, czy co, ale widać, stara się to zakryć schematami starymi. No nie fajnie. Niestety o obiekcie już krążą oczywiście informacje na Facebooku. Już praktycznie każdy o nim wie. Działanie patroli, rozpoznania skażeń. Tutaj odkażanie i dezaktywacja. Poszukowali się numerem atomowym. No, tak to wygląda. O, promienie porażenia skóry. Przepraszam, popromienne porażenia skóry. To mniej więcej tak wyglądali ci pierwsi strażacy, którzy zaczęli gasić elektrownię w Czarnobylu. Nic fajnego. Nie wiem, czy wiesz, skąd się wziął ten chód zombie, ten wiesz, klasyczny, nie te współczesne, jak masz na przykład Walking Dead. No. To wiesz, zombie jakoś z wyciągniętymi rękami. Właśnie się wziął od wybuchu bomby atomowej. Ale dlaczego? W Hiroshimie, bo tam ludzie właśnie jakby doznali tych poparzeń na ulicach, przeżyli, to wchodzili w ten sposób, żeby skóra, poważona skóra nie dotykała siebie. Właśnie w ten sposób wchodzili. I stąd się wziął chód zombie. Tego to nie wiedziałem. Kurde, tak widzisz, ten film jest po części edukacyjny dzięki tobie. Tak, jak jesteś fanem zombie, to właśnie tak to wyglądało kiedyś. Mnóstwo telefonów. O, mapa Poznania. Z którego roku? Gdzieś tu muszą być dane jakieś. 80. Czyli 40... Nie, 39 lat. Sietra, mamy na ciebie leczkę. Nie, dzięki. Nie niż tego miejsca. Na stole jest księga gości. Wpisz się do niej. Pozdrawiam. Jan Chojnacki, ciemna strona Poznania. Znasz takiego kolesia? Okay. Jakiś taki wandal chyba słyszałem. Tak, jest słaby jakoś eksplorator. Też tak słyszałem. Nagłośnienie w lepszym stanie niż w pomieszczeniu obok. Z kolei tutaj mamy orła, z tego co widzę, w koronie.
wykonanego z drewna i oczywiście wilgoć, kurczę, zaczęła działać i to bardzo mocno. Aj, nie do uratowania już, ale ciekawe, bo pierwszy raz widzę takiej wielkości wykonanego z drewna. Pierwszy raz widzę tak wielkiego ptaka. Tobie wszystko musi się kojarzyć. No dobrze. Tutaj jest takie pismo, że ja się nie doczytam. Montaż fus... Dobra. Czegoś. BHP na zakładach. Coś. Co to jest w ogóle? Zasadnicza szkoła zawodowa, dziennik lekcyjny, klasa 2B. Rok 1955-56. Czyli praktykantów tutaj też przyjmowali. Zresztą praktyka do tej pory stosowana. W końcu gdzie mają się uczyć zawodu, jeśli nie w zakładach tego typu? No i to jest chyba sposób na zdobycie pracownika, tak? Sobie go wyszkolisz. Tak. Dokładnie tak jest. No krzesła, no jak widzicie, no tragedia, po prostu tragedia. Grzyb, wilgoć rozpadają się. Mamy wieszaczek, bardzo stylowy. Oj, trochę chwiejny. Ale PRL pełną gębą. Ty, słuchaj, jeszcze jedna ciekawostka. Zauważ, że tutaj z boku stołów są jakby miejsca na przyciski. Pozostałości po przyciskach. Tam się zzywali obsługę? Wiesz co, dokładnie taki sam stół, który dokładnie taki sam, ten sam styl stołu masz w schronie prezydenckim w Poznaniu, jakbyśmy się tam przejechali. W sumie można by było na dzisiaj tam skoczyć. Moglibyśmy sobie zrobić porównanie, jak to wygląda w stanie idealnym. Tak samo mieli właśnie rozłożone telefony i mi się wydaje, że to mogła być właśnie jakaś podpięcie telefonów. Może. Tutaj zobacz, kable jeszcze idą pod stół właśnie. A może rzeczywiście tak było. Okej, wody troszkę jest, to już ustaliliśmy. Kolejna toaleta. Och. Dobra, nie będę tutaj wchodzić, widzicie jak to wygląda. Ja wolę sobie butów nie zamoczyć do końca. A co tu mamy, studnie? Oj, ty. A to jest ta winda, tak? Tą windę pamiętam, a tutaj mamy przynajmniej metr głębokości. Wody się no zebrało troszkę i ona się wylewa, ale i tak jest jej znacznie mniej niż było. Mnie zastanawia to, czy on też miał swoje własne pojęcie wody? Kurczę, wiesz co, tak to wygląda trochę. Zobacz, są rury, wszystko już oczywiście porzewiałe, zamulone, ale bardzo możliwe, że tak było. Kolejne większe pomieszczenie i to wygląda, szczerze mówiąc, jak skład śmieci. Jakby ktoś wziął połamane meble i je tutaj po prostu zgromadził. No, tarcze do szlifierki kątowej. Ale smród. Ty, a to są... widzisz jakie wielkie te koła do szlifierki? Kamienie szlifierskie? No duży zakład. No, ale spore, naprawdę spore. Szkoda tylko, że tak śmierdzi tutaj, masakrycznie. Trzeba było wziąć jakiś ten spray. Co? Będzie? Pokaż. Jest co najgorsze, że tutaj mi nie chce wejść but cały i boję się, że po prostu będzie zank. Aha, że nie chcę zmieścić tą... No tak, bo koleś na Allegro wysyłał losowo rozmiary. Czekaj, czekaj, starczy? Starczy. Z tymi butami. Nie, nie. Wolę nie, jeśli tam są jakieś szkła czy coś, to wolę mieć jednak grube podeszwy. Tak czy inaczej, rok produkcji 1990, oczywiście z demobilu. Mam tylko nadzieję, naprawdę, że nie okaże się, że one przeciekają, bo to by było niepożądane. No dobra, to idę. Który? Casual? Ale dziwnie się chodzi. Tu z kolei jest inna sytuacja. Ten schron nie był zalany, tak? Był, tylko znowu nie zalano. O ja, dziękuję. Jak zobaczę bańki powietrza, albo poczuję wodę,
Jeszcze jeden krok. Ja dziękuję, ty. Brawo, brawo, dla ciebie. Ty, mi tu zostaje parę centymetrów tylko przestrzeni. A na dole czuję, że jest mnóstwo przeszkód. Jakieś pozostałości, ale woda zimna. Ja pierdziule, ja bym nie chciał tutaj się wyglebać. Tu opata jakaś jest. Wolą nią mnie zahaczyć. Tak mniej więcej zalany był ten schron, w którym byliśmy przed chwilą. I co jest najlepsze, on jest zaraz obok. Okej. Prawda, chodzę bardzo powoli, bo tutaj są nierówności, przeszkody na ziemi. Cholera jasna. Ale to się rozpada wszystko. Jeszcze boję się, że jakiś kanał będzie pode mną. Się załamie i wpadnę jeszcze metr niżej. Jak w MR-u. Troszkę zalane jest. Całe szczęście wodery zdają się dzielnie trzymać. Nie czuję żadnych przecieków. Kolejny magazyn. Ale nic tutaj chyba nie znajdę. Jakoś wyjątkowo pusty jest ten, ta część schronu. W ogóle ten schron. Ale zimno, ja dziękuję. Ja po prostu czuję w tej chwili aż do kości, jak zimno tutaj jest. Dobra, na razie czuję w tej chwili, że pod moimi nogami jest jakaś taka warstwa niepewna, że tak powiem. Ale nie jest źle. Toalety po raz kolejny. Kibelki, jak widać, zalane całe. Ty, naprawdę marzą mi już nogi tej wody. Janie, jesteś tam jeszcze? Okej. Widzę archiwum. Pełno dokumentów, ale no cóż, chyba nie muszę mówić, jak to wygląda. Masakra. Wszystko, no większość pływa w wodzie. Nie wiem, jak stare to są dokumenty, nie ma zamiaru tego sprawdzać, szczerze mówiąc. No ale raczej nikt nie użyje tutaj danych osobowych stąd już. Ale smród, ja dziękuję, coś ruszyłem. Śmierdzi niesamowicie w tej chwili. Coś musiałem poruszyć, wiesz? Chyba poruszyłeś nieświeży obiad. Ty, co tak siedzisz? Chodź, przyłącz się. A trzeba było ten zapominać drugie wodery? No sorry, no. Miałem je na wyjściu, kurde, zapomniałem spakować do auta. Taki kolega, nie chcę, żeby szedł inny eksplorować. O, zapomnę wodery. Powiedz jej, nie masz czego żałować. Jest zimno, jest niepewnie, jeśli chodzi o podłoże. Okej. Dobra, ogólnie jest tutaj stosunkowo pusto w porównaniu do tamtego schronu obok. Jeszcze jedno pomieszczenie. Kurde, już te jakieś rzeczy są na dole. Co to było? Coś tam plumknęło, tak. Okej, okay, wiesz co, tutaj widzę jakieś rury porzewiałe i mnóstwo śmieci na ziemi. To nawet tutaj wchodzić nie będę. Dobra, tylko wyjść stąd suchym i będzie dobrze. Coś tutaj jest przede mną, czy mu zbiłem tylko? Dobra, tylko mu... Okej, okay. To było głębokie. Chodźmy dalej. Co, ja idę to wymyć. Wymyć.
No wymyśl, no. Można tak powiedzieć, bo to jest jeszcze wolniejsze niż stara przewiduje. Dobra. Kojarzycie ten tekst z Gimbazy? Twoja matka pierze w rzece? To spójrzcie, gdzie pierze Sietra. Synu, zaraz obiad, nie pyskuj. To Sietra pierze w schronie. No dobra, zobaczmy kolejne podziemia. One także są zalane. Okej, jak ja lubię zalane pomieszczenia. No, zobaczcie. Drzwi są ładne, ale nie do ruszenia. Instalacja elektryczna, resztki jeszcze są. Okay. Nie jest tak głęboko jak w stronie, w której byłem przed chwilą. Całe szczęście. O, filtry do instalacji. Ale chwila. Nie ma silników. Nie ma wielu części. Brakuje do tych filtrów powietrza. Tutaj mamy kanalik. Głęboki, nie wiem, 60 cm. Ciekaw jestem tylko, czy to oczyszczało powietrze dla pozostałych schronów, ponieważ w nich nie widzieliśmy żadnych filtrów. Nie wiem. Chociaż to jedno pomieszczenie, wrócę teraz do niego, którym Jan zakładał, żeby był tam agregat, takiej samej wielkości były rusztowania, czyli tam znajdowały się filtry, czyli zostały po prostu usunięte. Co kryje się za drzwiami numer 2? To jest beton. Betonowe drzwi. Tak, ze zbrojeniem w środku. A. Mamy kolejne drzwi. Ale ich nie otworzymy. A swoją drogą ładne pajączki. No, niezłe sztuki. Dobra, idę, tu mnie zjedzą. Jakaś skrzynka. Co jest w środku? Oj. Wiecie co? Ja tam nie sięgnę, ale GoPro wrzucę, więc dopiero się okaże, co tam się znajduje. Tak czy inaczej, łączone było to tą zieloną rurą. O. Tutaj z kolei mamy duży zbiornik. Wiecie co? Dziwna sprawa, ale ta podłoga nie jest równa, jest bardzo wybrzuszona. Tak czy inaczej, wielki zbiornik. Czyżby wentylacja i kolejne tego typu pusta w środku skrzynka metalowa. I oczywiście toalety. Toalety być muszą. No, trzeba włożyć pod nogi. Okej. Okay. Spłuczka do toalety. Wykonana cała z metalu. Szczerze mówiąc, ona waży z 1,5 kg jak nic. No. Zobaczcie. Ale to archaicznie wygląda. I macie górę, górną część. Oj. Chcę ją tylko podnieść lekko, żebyście zobaczyli. Tak to właśnie wyglądało. O ja, dobra, ruszyłem i zapach niemiły wyszedł. Dobra, ewakuuję się stąd. Kolejny zbiornik i metalowe szafy, które, no jak widać, przewrócone rdzewieją. I zapach naprawdę nieprzyjemny. A tu mamy drugą toaletę. Dobra, już nie będę tam wchodzić, bo naprawdę to, co tutaj ruszyłem, jest bardzo, bardzo nieprzyjemne. I oczywiście kanały, lepiej na nie uważać. Dobra, idziemy stąd.
Można by powiedzieć, że woda, która przez lata zaległa w schronach, była ich największym wrogiem. Jednak ja dostrzegam to inaczej. Teraz, kiedy woda nie stanowi przeszkody, w schronach zaczęli pojawiać się ludzie i z każdym kolejnym dniem zwiększa się skala zniszczeń, jakich dokonują. Niestety, jest to proces, którego nie da się zatrzymać.